Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj ostatni film z tym ciągnikiem, bo właśnie jadę go odprowadzić do właściciela. Tak, co Wam tu mogę powiedzieć? Został trochę pomalowany, trochę, to znaczy został niepełny. Nie w pełni pomalowany, bo pomalowałem tylko korpus silnika, mostu, skrzyni biegów i tak dalej. No, z tyłu ramiona i jak widzicie, to tak wygląda. To tam zostało nie zrobione. No, część rzeczy została zrobiona, na przykład regulacja tam, łożysku w zwolnicach, na wale koła, z obu stron, olej wymieniony oczywiście, w jednym jak w drugim kole, skrzynie biegów, co do podnośnika zostało zrobione, uszczelnienie na tłoku, cylinder został stary, bo był dobry. Pompa nowa jest hydrauliczna, bo tamta po prostu nawet nie chciała podnosić na wolnych obrotach, już taka była zniszczona. Jak się olej rozgrzał, to po prostu nawet na rozgrzanym silniku to trzeba było mocno gazować, żeby cokolwiek podniosło. Tutaj został nowy wentylator założony, olej tak samo w silniku zamieniony. Cała oś przednia zrobiona, tak jak widzieliście na filmach, to tu już przezrobione. No, pouzupełniane różne nakrętki, różne śrubki, które przez lata same się poodkręcały. Nowy jest alternator, zegar ciśnienia oleju został dołożony. Tu mamy nowy czujnik oleju, poprawiona trochę instalacja elektryczna, tam niektóre elementy nie łączyły, no to też pooczyszczane sztuki. No, silnik nie był robiony, jedynie co to pompa wtryskowa, wtryski były zregenerowane, zbiornik paliwa też został wyczyszczony, wymyte środki, filtry wszystkie wymienione. No i co Wam tu dalej powiedzieć, pokażę Wam tutaj trochę nowe siedzenie. Siedzenie w sumie tylko pokrowiec jest nowy. Tutaj mamy nowy zegar ciśnienia. Ten kokpit tutaj został kosztowany, bo tutaj brakowało tego elementu. Nowy zegar temperatury jest, linka nowa, mechanizm dzięki temu pod obrotomierze też jest nowy, wiadomo, bezpieczniki różne nowe są też, pokrywa, wszystkie pokrywy pod skrzynią biegów, pod mostem były odkręcane, no i uszczelniane, bo po prostu ciekł olej. Dobra, także to było na tyle w tym filmie, no i o tym traktorze, bo on już po prostu już zostanie tam właściciela, także ja tam czasem nim pracuję, więc może jeszcze kiedyś coś nagram. Także na razie Wam i cześć.